Chciałem powiedzieć, dlaczego to jest takie ważne. Bardzo dziękuję. Zaczęła się na ambitnych blogach dyskusja, co brakuje formacji prawicowej i część doszła do takiego wniosku, że brakuje doktryny i że jej nie ma. A pan Jarosław chodzi z wykładem na temat dziedzictwa polityczno-ideowego Lecha Kaczyńskiego i będzie chciał nam pokazać, że taka doktryna jest i że jest nasza. Dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie przede wszystkim. Muszę powiedzieć, że jestem pierwszy raz w tym miejscu, aczkolwiek śledzę dokonania Klubu Ronina w internecie, bo dosyć regularnie publikujecie Wasze spotkania. Uprzedzam z góry, że będę mówił chyba z godzinę. Jeżeli Państwo... Ale Pan Józef Orzeł powiedział mi, że te spotkania trwają, a część wykładowa na ogół od 20 do 22, więc pozwalam sobie połowę przynajmniej tego czasu zająć. Skąd ta refleksja, którą za chwilę przedstawię, skąd ten tekst? Bo to jest właściwie też napisane, więc w dużej mierze będę odczytywał, tu jest dużo cytatów. Otóż w czasie kampanii... Jak pan usiądzie, to nie będzie czytał. W czasie kampanii prezydenckiej Jarosława Kaczyńskiego w sztabie wyborczym, w którym też miałem zaszczyt pracować, pojawił się taki pomysł, żeby w drugą miesięcznicę katastrofy smoleńskiej, oprócz tradycyjnych obchodów na krakowskim przedmieściu, postarać się zorganizować taką konferencję, która przybliżyłaby właśnie taki dorobek polityczno-ideowy Lecha Kaczyńskiego. Przymierzał się do tego Ośrodek Myśli Politycznej z Krakowa. No ale dynamika kampanii wyborczej była tak duża, jakieś też problemy organizacyjno-infrastrukturalno-materialne się pojawiły, że ten plan w czasie kampanii wyborczej się nie udał. Przyznaję, że to był mój pomysł i brakowało mi po prostu tego, żeby już właśnie kilka miesięcy po tragedii smoleńskiej o osobach, które tam poległy, w tym o Lechu Kaczyńskim, mówić nie tylko w kategoriach wspominek, ale też w kategoriach po prostu dorobku. Jak wiemy, już pojawiły się poważne książki dotyczące Tomasza Mety, Sławomira Skrzypka między innymi. Cały czas brakuje jakiejś takiej podsumowującej refleksji na temat dorobku ideowo-politycznego Lecha Kaczyńskiego, chociaż próby są. Pierwszą taką refleksję kilku wybitnych myślicieli dokonało, próbując syntetyzować dorobek polityczny Lecha Kaczyńskiego w grudniu 2010 roku na konferencji w Jachrance pod Warszawą. To była taka konferencja poświęcona Lechowi Kaczyńskiemu pod tytułem Pamięć i zobowiązanie. Było kilka interesujących wystąpień. Między innymi profesor Ryszard Legutko dostrzegał trzy źródła inspiracji politycznych Lecha Kaczyńskiego. Po pierwsze prawo, po drugie historia, po trzecie działalność związkowa. Jak wiadomo, Lech Kaczyński był profesorem prawa pracy, w tym się wyspecjalizował. To oczywiście częściowo zdeterminowało jego myślenie na temat stosunków społecznych i gospodarki. Jak się jest prawnikiem prawa pracy, to siłą rzeczy to w jakiejś mierze determinuje myślenie o stosunkach społecznych i gospodarczych. To ta specjalizacja była bardzo przydatna w czasie tworzenia opozycji demokratycznej w Polsce w drugiej połowie lat 70., a zwłaszcza wolnych związków zawodowych w Gdańsku, bo jak Państwo pamiętacie, Lech Kaczyński od czasu studiów i potem pracy akademickiej pracował w Gdańsku, tam gdzie najsilniejsze wolne związki zawodowe się rodziły. Stąd duża aktywność szkoleniowa wówczas jeszcze młodego pracownika naukowego Uniwersytetu Gdańskiego wśród działaczy WZZ-ów i robotników Trójmiasta. Jak powiedział Lech Kaczyński w swoim orędziu prezydenckim w 2005 roku, cytuję, na moich oczach niewielkie grupy opozycjonistów, kilkudziesięcioosobowy wolny związek zawodowy przekształcił się w wielki ruch narodowy Solidarność i mimo zadanych ciosów zwyciężył. Jego specjalizacja, prawnik prawa pracy, była też ważna w czasach Solidarności, która, choć tak naprawdę była przecież dopasowaną do wymogów czasu nowoczesną formą polskiego ruchu niepodległościowego, wolnościowego, narodowego wreszcie, to jednak formalnie jako związek zawodowy musiała też specjalizować się w walce o prawa pracownicze.
To też spowodowało silną pozycję Lecha Kaczyńskiego w Solidarności po 1989 roku, który właściwie jako jedyny wiceprzewodniczący z wyboru kierował nią w zastępstwie zajętego już wówczas wielką polityką Lecha Wałęsy i nieomal nie został jego następcą na zjeździe w 1991 roku. Jak pamiętamy, niewielką różnicą głosów przegrał wówczas tę rywalizację z Marianem Czekleskim. Przeze mnie, panie Jarosławie, bo byłem w jego sztabie i biorę to na siebie. Coś nie wyszło, tak, panie Wiceprzewodniczący? 10-30. A ja wtedy byłem dziennikarzem i opisywałem to w tygodniku Młoda Polska. Drugą taką inspiracją polityczną Lecha Kaczyńskiego, na którą zwracał uwagę profesor Ryszard Legutko, jest historia. Lech Kaczyński, może ja jestem historykiem z wykształcenia, więc mogę to zaświadczyć, bo miałem okazję odbyć kilka rozmów osobistych z Lechem Kaczyńskim, miałem okazję go słuchać w wielu takich wystąpieniach publicznych, w których, no, można powiedzieć, epatował swoją wiedzą historyczną. Można powiedzieć, że bił na głowę wielu profesjonalnych historyków, wiedzą zwłaszcza na temat historii Polski ostatnich 200 lat, a zwłaszcza dwudziestolecia międzywojennego, który szczególnie ukochał. A wynikało to stąd, że po prostu jego pasją była lektura książek historycznych. Właściwie większość jego lektur to były książki historyczne. Uważał poza tym, że zainteresowanie historią łączy się z zainteresowaniem polityką. Jednego od drugiego nie można oddzielić, nie można być dobrym politykiem, będąc ignorantem w dziedzinie historii. Ja osobiście ostatni raz słuchałem Lecha Kaczyńskiego dokładnie dwa miesiące przed katastrofą smoleńską w mojej małej ojczyźnie, czyli na Kaszubach, w Pucku, bo tam co roku 10 lutego obchodzimy powrót Pomorza do Polski. Dla Kaszubów, Pomorzan, 10 lutego to jest tak jak dla wszystkich Polaków 11 listopada. I miał znakomite właśnie takie historyczne przemówienie, w którym przypominał najważniejsze postaci przełomu roku 19-20, fakty. I wszystko mówił z głowy, imponując właśnie swoją wiedzą historyczną. Na tej konferencji w Jachance ciekawego sformułowania użyła też profesor Zeta Gilowska. Ona powiedziała, że Lech Kaczyński był, to jest oczywiście określenie paradoksalne, romantycznym realistą. Romantycznym realistą. A więc politykiem, który marzył o silnej, ważnej Polsce, marzył na sposób romantyczny, ale też nie był w tym marzeniu oderwany od rzeczywistości. Był realistą. Znał słabości naszego państwa, niedostatki polskich elit, narodowe wady. I z tym wszystkim starał się zmierzać. Profesor Zdzisław Krasnodębski na tej samej konferencji w Jachance określił myśl polityczną Lecha Kaczyńskiego jako nowoczesną formę polskiego republikanizmu. Ale nie rozwinął za bardzo tego w czasie tego spotkania. Może kiedyś ta myśl będzie bardziej szczegółowo rozwinięta. To są wszystko trafne i inspirujące uwagi, ale jednak ogólne. Wydawało mi się, że polityk ten zasługuje na bardziej szczegółową refleksję, dlatego przyznam, że podjąłem taki trud w oparciu o lekturę najważniejszych jego wystąpień publicznych, przemówień, wywiadów, wspomnień, wywiadów rzek. Po przestudiowaniu tego wszystkiego uznałem, że jest to właściwie portret pełnowymiarowego polityka, który w każdej ważnej sprawie dotyczącej naszego życia publicznego miał coś istotnego i przemyślanego do powiedzenia, a niewiele się o tym wie. Albo wie się szczątkowo. Można więc mówić o istnieniu dziedzictwa polityczno-ideowego Lecha Kaczyńskiego i w tych dalszych wywodach spróbuję to dziedzictwo przybliżyć. Zacznę od aksjologii, bo właściwie każdy polityk, który ma swoje poglądy ideowo-polityczne, no, opiera je przede wszystkim na jakichś fundamentalnych przekonaniach aksjologicznych. Więc o tym też warto parę słów powiedzieć. Lech Kaczyński był wierzącym i praktykującym katolikiem, chociaż nie obnosił się zbytnio ze swoją religijnością. Miał tendencję, jak to określił Piotrek Senka w biografii Lecha Kaczyńskiego, miał tendencję do wystudzonej religijności i dystans do bardzo demonstracyjnego przywiązania do Kościoła. Nie lubił w tej sprawie ostentacji, zwłaszcza na użytek polityczny. Uważał, że działalność polityczna katolika, a za takiego się uważał, powinna być prowadzona na swój własny rachunek, a nie na rachunek Kościoła. Dlatego rzadko wypowiadał się na tematy religijne.
Szereg jego poglądów, które będę dalej streszczał, jest jednak zgodnych z katolicką nauką społeczną, choć nie mam pewności, nie miałem okazji mu takiego pytania zadać i nigdzie z tej lektury, którą przejrzałem, nie wynika to, że te jego poglądy w jakiś sposób zostały ukształtowane przez lekturę na przykład encyklik papieskich. Nie mam tej pewności. Czy też dochodzi do tych poglądów po prostu bez tej lektury? Jeśli chodzi o różne nieprecyzyjne podziały, które na użytek publicystyczny, w czasem w sposób uproszczony, opisuje się, jeśli chodzi o stan polskiego katolicyzmu, to można powiedzieć, że Lech Kaczyński był raczej przywiązany do tak zwanego katolicyzmu otwartego. Wedle rozumienia tego pojęcia z lat 80., z lat jeszcze zmagań z komunizmem. I być może świadczy też o tym wybór księdza Indrzejczyka na swego kapelana, bo był ten duchowny raczej do tego nurtu zaliczany. W sprawach aksjologicznych, takich najbardziej dziś dzielących opinię publiczną i już za jego życia również dzielących ją mocno, zajmował stanowiska następujące. Warto o kilku z nich powiedzieć. Był za cywilizacją życia, czyli ochroną życia od poczęcia do naturalnej śmierci, choć nie był w tej sprawie dogmatyczny. Dopuszczał dramatyczne wyjątki uprawniające do aborcji, zawarte m.in. w polskim prawie z 1993 roku. Choć tak mogę sobie pospekulować, że gdyby, bo dyskusja na ten temat przecież cały czas się toczy, gdyby Lech Kaczyński żył i się dowiedział z jakich na przykład powodów, bo pamiętamy, że w tej ustawie z 1993 roku są te trzy wyjątki dopuszczające legalność aborcji w Polsce, gdyby wiedział, jaka jest statystyka, jeśli chodzi o dopuszczanie aborcji z powodu uszkodzenia płodu, że 95% dzieci zabijanych z tego powodu to są dzieci z zespołem Downa, to być może akurat w tej części zweryfikowałby swój pogląd, ale oczywiście pewności nie ma. Był przeciwnikiem otwierania jakichkolwiek furtek zbliżających do legalizacji eutanazji. Mocował się, to był duży jego dylemat, mocował się z wezwaniem papieża Jana Pawła II o całkowite zaniechanie kar śmierci. Jak wiadomo, osobiście był za istnieniem kary śmierci jako możliwości w prawie karnym. Zwłaszcza, że był szczególnie uczulony, to pamiętamy, na prawa ofiar, a nie na koncentrowanie się na prawach przestępców. Zresztą, jak pamiętamy, przecież jego, można powiedzieć, wielka rewitalizacja polityczna z roku 2000 i 2001 w dużej mierze wzięła się stąd, że postulował surowsze obchodzenie się ze szczególnie zwyrodniałymi przestępcami i w ogóle surowszy kodeks karny. Kolejna rzecz, był przeciwnikiem legalizacji małżeństw homoseksualnych, a zwłaszcza przyznania im prawa do adopcji dzieci. Zapowiadał, mówił to otwarcie, zawetowanie takiej ustawy, gdyby kiedykolwiek do niego dotarła, jeśli będzie prezydentem. Mówił, tu krótki cytat, ta tendencja to jest droga w przepaść, to jedna ze ślepych uliczek europejskiej cywilizacji. I wreszcie ostatnia rzecz z tych aksjologicznych spraw, był przeciwny usuwaniu symboli religijnych z przestrzeni publicznej. Wypowiadał się na ten temat, bo jak Państwo pamiętacie, w listopadzie 2009 roku, kilka miesięcy przed jego śmiercią, był ten słynny wyrok Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie krzyży w szkołach włoskich. Mocno komentowany, na szczęście już stosunkowo niedawno zweryfikowany pozytywnie na rzecz istnienia symboli religijnych w przestrzeni publicznej. No ale wtedy ten wyrok był jednak ten w pierwszej instancji, można powiedzieć, bardzo bulwersujący. Lech Kaczyński uważał, że zwłaszcza w polskiej tradycji przyjazne współegzystowanie symboliki narodowej z religijną jest oczywistością. Kolejna rzecz, o której chciałem powiedzieć, to tradycja polityczna. Do jakiej tradycji politycznej, polskiej tradycji politycznej można przypisać Lecha Kaczyńskiego? I tutaj powiem od razu, że nie jest to łatwe. Bardzo trudno go zakwalifikować. Sam wspominał, posłużę się kilkoma cytatami, że zaczynał od dość mało świadomego wyboru chadeckości. W latach 70. obserwował niemiecką, włoską scenę polityczną i fascynował się niektórymi politykami chadeckimi. Potem, to dalej cytat, już znacznie bardziej świadomie przeszedł do przekonań niepodległościowo-socjalistycznych, co wiązało się z fascynacją obozem Piłsudczykowskim.
W latach 70. i 80. określał się nawet jako niepodległościowy, wierzący w Boga, ale jednak socjalista. Piłsudczykiem określał się właściwie do końca swojego życia. Mówił, że piłsudczyzna jest czymś, co od biedy mogłoby definiować jego profil ideowy. Nie krył z kolei niechęci do tradycji endeckiej. W sferze socjalnej do końca życia przyznawał się do raczej lewicowych poglądów, wynikających z wrażliwości społecznej, być może wyniesionej z tradycji inteligenckiego, socjalizującego Żoliborza, ale też z tej specjalności naukowej, o której wspominałem, czyli prawnik prawa pracy. Niewykluczone, o tym napomknął, być może trochę prowokacyjnie, ale napomknął w jednym z wywiadów, niewykluczone, że przed wojną, gdyby był politykiem polskim przed wojną, należałby po prostu do patriotycznego, niepodległościowego PPS-u. Był oczywiście antykomunistą, przyszło mu żyć w czasach zmagań z komunizmem, więc to było dla niego oczywiste, że z tym systemem trzeba walczyć, ale też uważał się za prawicowca. W jakim sensie? Ano w takim, że nie wierzył w idealną naturę ludzką, w którą bardzo często wierzą lewicowcy. Cytat. Wyznaje chrześcijańską wiarę w grzeszność natury ludzkiej. Ta grzeszność jest nieunikniona, więc należy ją trochę ograniczać. Dalszy cytat. Jestem prawicowcem, gdy chodzi o przekonania dotyczące wartości narodu, rozumianego nie etnicznie, lecz kulturowo. I skoro o tym mowa, to kolejna część. Parę refleksji Lecha Kaczyńskiego właśnie na temat narodu. Lech Kaczyński uważał, że samo pojęcie naród to nie przeżytek. Nie można go zastąpić społeczeństwem obywatelskim. Oczywiście nie był nacjonalistą, nie był też narodowcem, ale uznawał wartość moralną, emocjonalną i historyczną poczucia narodowego. Naród to dla niego wspólnota pokoleń, tych żyjących teraz, tych, które odeszły i tych, które przyjdą po nas. Naród to najszersza wspólnota, z jaką człowiek potrafi się identyfikować, emocjonalnie identyfikować. Uznawał, że tożsamość polska ukształtowała się przez niezwykłą i wyjątkową w Europie historię. W orędziu prezydenckim z 2005 roku powiedział, cytuję, naród jako wspólnota buduje się też wokół tradycji. Nie wolno przeciwstawiać jej koniecznym zmianom, koniecznej modernizacji Polski. To jest sprzeczność wymyślona. Największe sukcesy w Europie odnosili ci, którzy potrafili połączyć modernizację z dobrą tradycją. Często podkreślał, że Polacy to naród ceniący pokój, ale też kochający wolność. W związku z tym nie był nadmiernie krytyczny czy zażenowany staropolską tradycją rycerską, często obśmiewaną, polską tradycją romantyczną, czy zwłaszcza tradycją II Rzeczypospolitej. Można powiedzieć, że szedł tutaj pod prąd tendencją i modą ekspiacyjno-rewizjonistycznym, czy tej słynnej pedagogice wstydu, modnej w niektórych mediach i niektórych elitach intelektualnych w Polsce. Uznawał, że wierność i uległość nikomu nie zapewniła bezpieczeństwa, a więc aktywność wolnościowa i niepokorna Polaków to dobre cechy. W orędziu z 2005 roku postulował, cytuję, odrzucenie narodowych kompleksów, ciągłego podnoszenia naszych słabości, chorobliwej tendencji do naśladownictwa. I tu ważny cytat. Aby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być. Gdy się chce szacunku innych, trzeba najpierw szanować siebie. Nie wiem, czy jest jeszcze na sali Rafał Ziemkiewicz, ale chciałem przytoczyć anegdotę, którą on w jednym ze swoich felietonów opisał. Bardzo ciekawą. Mianowicie na jednym z ważnych spotkań międzynarodowych Lech Kaczyński już jako prezydent podczas nieoficjalnej części takiego spotkania w kuluarach zaczął rozmawiać z przywódcami europejskimi i oni chcieli okazać życzliwość wobec Polski. I uznali, że najlepszym sposobem, żeby okazać życzliwość wobec Polski jest takie pochwalenie się wiedzą historyczną na temat Polski. I wyrażenie takiego współczucia wobec naszej pełnej nieszczęść historii. Otóż prezydent Kaczyński troszkę tego wysłuchał, a potem zaprotestował i powiedział mniej więcej tak. Ależ proszę Państwa, nasza historia jest taka, że najpierw zatrzymaliśmy na kilkaset lat ekspansję Niemców na wschód. Potem parcie islamu na zachód. A w końcu pochód rewolucji bolszewickiej. W międzyczasie stworzyliśmy pierwszą w Europie republikę z obieranym, odpowiedzialnym przed prawem władcą i zasadą równouprawnienia religii.
a już w XX wieku powiedzieliśmy nie Hitlerowi, zmuszając Zachód do przystąpienia do wojny z nim, a potem tworząc Solidarność, doprowadziliśmy do upadku Sowiety. Być może w tej anegdocie widać najwyraźniej, jak chciałby postrzegać polską historię. Nie wyłącznie martyrologicznie i cierpiętniczo, tylko jako historię chlubną, wielką, chwalebną. Lech Kaczyński podkreślał, że naród rozumiany nie w sposób nacjonalistyczny jest wspólnotą wartości, kultury i historii. Tak rozumiany jest wspólnotą równie naturalną jak rodzina. Jeszcze jeden cytat. Nasz naród po wszystkich swoich przejściach, po straconym XIX wieku, po okresie PRL-u, wymaga rekonsolidacji. Andrzej Wajda w drugiej połowie lat 90. powiedział, że Polacy to ileś tam milionów ludzi zajętych swoimi sprawami. To było niezwykle celne stwierdzenie, mówi Lech Kaczyński. Polacy są zatomizowani i potrzebne jest im silniejsze sklejenie. Czynnikiem sklejającym jest poczucie wspólnej, w miarę pewnej siebie, choć nie bezkrytycznie przyjmowanej tożsamości. Przeciętnemu Polakowi potrzebne jest większe poczucie pewności siebie. Kolejne pojęcie ważne dla Lecha Kaczyńskiego to oczywiście pojęcie państwa. Lech Kaczyński podkreślał, że państwo jest optymalną formą istnienia narodu i wyrazem jego suwerenności. Często podkreślał, jestem państwowcem. Uważam, że państwo najlepiej poddaje się kontroli w systemie demokratycznym, ale nie jest, nie było i nie będzie oczywiście tworem idealnym. Ale to właśnie państwo najłatwiej kontrolować w demokracji, łatwiej niż na przykład potężne korporacje. Dla niego racją stanu była racja państwa, a racją stanu Polski jest silne, sprawne i poważne państwo. Uważał, że poważne państwo jest potrzebne obywatelom, gdyż ich status wyznacza w dużej mierze to, jaki jest status państwa. Lech Kaczyński lubił zastanawiać się nad nowoczesnym polskim etosem państwowym. Twierdził, że na nasze tradycje w tej materii możemy spojrzeć bez kompleksów i w poczuciu słusznej dumy. Polacy zawsze mieli świadomość, jak potrzebny jest Polsce ośrodek władzy scalający państwo. Nawet w najtrudniejszym okresie porozbiorowym świadczyło o tym powołanie i funkcjonowanie Sejmu i Rządu Narodowego w Powstaniu Listopadowym oraz Tajemnego Państwa Polskiego w Powstaniu Styczniowym. A w czasie II wojny światowej przejawiło się to w utworzeniu fenomenalnego polskiego państwa podziemnego. A więc, tutaj znowu cytat, stereotyp mówiący, że nie potrafimy tworzyć trwałych instytucji życia społecznego i nie rozumiemy ich potrzeby, okazuje się nieprawdziwy i krzywdzący. Wiemy, że osłabić, zdeformować, odebrać państwo znaczy wyrządzić narodowi jedną z największych krzywd i że żadna namiastka nie może zastąpić tej gwarancji bezpieczeństwa i suwerenności, tej szkoły samodzielności i odpowiedzialności, tego źródła dumy, jakim jest własne państwo. Lech Kaczyński zwłaszcza wysoko oceniał pokolenie Polaków budujących II Rzeczpospolitą, które budowało jego zdaniem silne i nowoczesne państwo, stawiając sobie ambitne i dalekosiężne cele. I pytał, czy w wystarczającym stopniu wykorzystujemy szansę, która pojawiła się po 1989 roku. Nawiasem mówiąc, liczył czas wolnej Polski po 1989 roku od 12 września. Mówił o tym w wielu wystąpieniach, czyli od ukonstytuowania rządu Tadeusza Mazowieckiego, a nie od 4 czerwca. I odpowiadał tak. Odpowiadał na pytanie, czy wykorzystujemy szansę po 1989 roku, mniej więcej w tym czasie, kiedy Trzecia Rzeczpospolita miała już tyle samo lat, co Druga Rzeczpospolita w swojej końcówce. Odpowiadał tak. W znacznym stopniu tak. Polska jest członkiem NATO i Unii Europejskiej. To wielki sukces. Przekształciliśmy też jakościowo gospodarkę. Mamy własne państwo z własną polityką zagraniczną i wewnętrzną. Funkcjonują struktury samorządu i liczne organizacje pozarządowe. Nawiasem mówiąc, Lech Kaczyński zawsze polemizował, w wielu tekstach to można wyczytać, polemizował z takim przeciwstawianiem państwa samorządowi. Uważał, że samorząd jest formą realizowania zadań państwa, tylko po prostu na niższym szczeblu. Dalej mówił tak. Ludzie korzystają z oczywistych dla cywilizacji Zachodu praw i wolności. Mówił o kondycji III RP. Niezależnie od tego, jakie wady niosła ze sobą III RP i jakie rachunki krzywd w niej powstały, to było i jest nasze państwo. III Rzeczpospolita jest olbrzymim, niewyobrażalnym sukcesem, który trzeba umacniać.
ale wskazywał też braki, i tu znowu cytat, nie osiągnęliśmy jeszcze godnych nas standardów nowoczesnego, skutecznego i sprawnego państwa. Niepokój musi budzić poziom korupcji, przewlekle działa sądownictwo, niewystarczająco efektywne są polityka ekonomiczna i społeczna, sprawność instytucji państwowych to ciągle powód wielu frustracji i zniechęceń obywatelskich, czasem wręcz kompromitacji państwa. Nawiasem mówiąc, też można się zastanowić, dlaczego on i 95 towarzyszy tej ostatniej jego podróży zginęło po tym cytacie, czasem wręcz kompromitacji państwa, sprawność instytucji państwowych. Lech Kaczyński często podkreślał, że państwo jest wspólnym dobrem, a nie złem koniecznym. Ja pamiętam dyskusję Lecha Kaczyńskiego w Gdańsku jeszcze w latach 80. ze środowiskiem gdańskich liberałów. Ja byłem działaczem Ruchu Młodej Polski, raczej formacji konserwatywno-prawicowej, ale z gdańskimi liberałami często na różnych dyskusjach się spotykaliśmy. Pamiętam jedno takie spotkanie w jednej z wigilii sopockich, w którym uczestniczył też Lech Kaczyński, i pamiętam ten spór, on nigdzie nie został opisany, ale pamiętam ten spór bardzo ciekawy między środowiskiem gdańskich liberałów, którzy generalnie uważali, że państwo jest złem koniecznym, ono istnieć musi, ale jest raczej złem, a nie dobrem, ale Lech Kaczyński twierdził, że jest dobrem, bo gdyby nie było dobrem, to o co walczyli polscy powstańcy przez tyle lat. Chyba nie byli szaleńcami. Mówił tak, niestety w ciągu ostatnich dwóch dekad wśród sporej części polskich elit znaczące wpływy miała teza, że instytucja państwa jest w Polsce coraz mniej przydatna. Mówiono też, że dla samych Polaków państwo jest czymś obcym. Wskazywał, że największe sukcesy w Unii Europejskiej odnoszą te kraje, w których tradycja państwowa jest silnie ugruntowana, czyli Niemcy i Francja. Mówił to polityk, którego już nie ma od 2010 roku, a widzimy, co się dzieje w Europie teraz. Malkontentom przypominał, jakie wartości zapewnia państwo. Po pierwsze, państwo zapewnia bezpieczeństwo, w tym po prostu bezpieczeństwo osobiste. Po drugie, jest najsprawniejszym organizatorem solidarności społecznej. Po trzecie, jest organizacją występującą w imieniu narodu w sferze międzynarodowej. I podkreślał też, że dobrze funkcjonujące państwo jest gwarantem wolności indywidualnej, a nie tylko liberalizm polityczny, tylko właśnie dobrze zorganizowane państwo. Polski republikanizm po prostu bardziej realistycznie niż ideologiczny liberalizm uznaje, że są sytuacje, gdy występuje wyższość interesu publicznego nad interesem indywidualnym. Polacy dwukrotnie stracili swoje państwo, dlatego jego suwerenność to cel podstawowy zabiegów polskiego polityka. Przypominał, że mieliśmy 123 lata niewoli, a okres zależności trwał co najmniej od bitwy pod Połtawą, czyli od 1709 roku, czyli właściwie ponad 200 lat. Wydaje się zatem oczywiste, że poczucie samodzielności państwowej powinno być dla naszych obywateli wartością. Tak też widział problem suwerenności państwa w ramach Unii Europejskiej. Był zwolennikiem obecności państwa polskiego w tej dobrowolnej organizacji międzynarodowej, jaką jest Unia Europejska, choć wiedział, że oznacza to częściową utratę suwerenności. Problem polega na tym jednak, co podkreślał, że w Unii Europejskiej jedne państwa tracą więcej tej suwerenności, a drugie mniej. Na ogół wygląda to tak, że słabe państwa tracą mniej więcej, a silne państwa mniej. Dlatego i w tej sprawie kluczowa jest kwestia siły i sprawności państwa polskiego. Uważał, że wejście do Unii Europejskiej i NATO nie może być traktowane jako cel sam w sobie. Dopiero po wejściu do Unii Europejskiej i NATO trzeba te instrumenty wykorzystywać jako środek do zbudowania sprawnego i nowoczesnego państwa. Przy tym, żeby rozwiać wątpliwości i obawy indywidualistów i liberałów, Lech Kaczyński nie rozumiał silnego państwa jako państwa nadmiernie rozrośniętego, przytłaczającego swoją siłą, przytłaczającego wielkością wszystkie inne instytucje, na przykład obywatelskie czy pozarządowe, przytłaczającego nadmiarem kontroli, etatyzacją, wchodzeniem w prywatne sprawy obywateli. Był obrońcą swobód obywatelskich, wolności człowieka, rodziny, oddolnych wspólnot. Wiedział zresztą, że
Polacy są narodem szczególnie miłującym wolność, niekiedy nawet na granicy anarchii, a historia Polaków choćby z ostatnich 60 lat nauczyła ich słusznej nieufności do omnipotencji państwa. To też trzeba brać pod uwagę. Podsumowując tę część dotyczącą jego refleksji na temat państwa, można powiedzieć tak, że on uważał, że podstawowy polski problem to problem państwa. Nie problem rynku, nie problem społeczeństwa obywatelskiego. Wolny rynek i społeczeństwo obywatelskie mimo wszystko się tworzą, z mankamentami, oczywiście z ułomnościami, ale się tworzą. Gdy się ludziom nie przeszkadza, stworzy dobre reguły prawne i przeciwdziała patologiom, to sami zaczną handlować, dobrze się organizować itd., itd., itd. Natomiast kluczowy jest problem państwa. Ono od wielu wieków nie było podmiotem, stąd biorą się powszechne u nas kompleksy polityczne, nasza niezdolność do artykułowania własnych racji i takie nieodparte pragnienie podobania się innym. Uważał, że silne państwo to takie, które nie jest zakładnikiem sił zewnętrznych czy grup interesów. Państwo powinno suwerennie wyznaczać cele i w polityce zagranicznej, i wewnętrznej, i tożsamościowej. I ostatnie zdanie, to po prostu powinno być państwo, które się nie boi być państwem polskim. Kolejne refleksje to sprawy społeczne. Na tej konferencji w Jachrance Jarosław Kaczyński powiedział, że jego brat Lech Kaczyński dostosował solidarnościowe myślenie do nowych czasów. Chciał zbudować Polskę solidarną jako dom wszystkich Polaków. W swoim orędziu prezydenckim z grudnia 2005 roku Lech Kaczyński powiedział, że są trzy wartości, których brakuje Polakom w życiu publicznym. Po pierwsze sprawiedliwości, po drugie solidarności, po trzecie uczciwości. Solidarność według niego to podstawowe spoiwo życia społecznego. Był zwolennikiem zawierania umów społecznych między rządzącymi a społeczeństwem, które określą sposób dzielenia wspólnego dorobku na lata do przodu. Lubił takie pojęcia jak solidarność społeczna, społeczeństwo równych szans, solidarność międzypokoleniowa. Równe szanse powinno się też tworzyć ze względu na kryteria geograficzne. Wielkie miasta versus małe ośrodki, miasto, wieś, poszczególne regiony, Polska A, Polska B. Mówił, że to od osobistych zdolności, talentów, a nie od miejsca urodzenia, powinny zależeć szanse młodej Polki czy młodego Polaka. Równe szanse, twierdził, tworzą spójność społeczną. To jest kolejne pojęcie, które mówi, spójność społeczna. Jego zdaniem państwo nie powinno się uchylać od zapewnienia obywatelom elementarnego bezpieczeństwa socjalnego i zdrowotnego. Państwo musi zajmować się tymi dwiema sferami, zdrowiem i edukacją obywateli, bo inaczej nie ma mowy o w miarę równych szansach. Publiczna służba zdrowia to wręcz obowiązek państwa. I reagując na różne zarzuty w stosunku do jego poglądów, mówił, że aktywna polityka społeczna to nie jest socjalizm, to jest uczciwe budowanie uczestnictwa obywatelskiego. Rzeczpospolita Solidarna to taka forma organizacji społeczeństwa, w której korzyści z wolności, z rozwoju są korzyściami dzielonymi. Edukacja i ochrona zdrowia to dziedziny, gdzie opowiadał się za małym udziałem rynku. On tego nie wykluczał. Niech będzie rynek w edukacji i w służby zdrowia, ale jednak dominujący udział w zapewnieniu dostępu do edukacji i ochrony zdrowia powinno mieć państwo. Jego zdaniem jednym z głównych problemów Polski jest gigantyczne rozwarstwienie społeczne, jedno z najwyższych w Europie, a to niszczy, jak podkreślał, spójność społeczną. Dalej będę mówił o jego poglądach na temat gospodarki, ale pozwolę sobie napić się herbatki. Poglądy gospodarcze. Dużo mitów na ten temat, jeśli chodzi o jego poglądy. A on tymczasem twierdził, że jeśli chodzi o nauki społeczne, to on osobiście jest skrajnym antypozytywistą. Uważał, że podmiot badania w naukach społecznych ma olbrzymi wpływ na jego przedmiot. Krótko mówiąc, uważał, że ekonomia nie jest nauką ścisłą, jest nauką humanistyczną. Granice definicji w ekonomii są bardzo cienkie. Pewnych rzeczy nie da się wyliczyć. W gospodarce działa tak wiele zmiennych, że wszelkie opisy są tylko przybliżeniem. Krótko mówiąc, uważał, że
ci wszyscy, którzy uważają, że można wszystko przewidzieć, że ekonomia jest jakąś nauką wyliczalną, wszystko można przewidzieć, wyliczyć, prognozować, są w błędzie. Nie kierował się w poglądach gospodarczych żadną ideologią, żadną ortodoksją, był po prostu pragmatykiem. A może nawet powiedzieć, i nawet sam tak się określał, relatywistą, gdyż poglądy gospodarcze, jak mówił, to nie jest świat wartości. Zgadzał się nawet z liberałami, że w społeczeństwie nadmiernie zetatyzowanym, w sytuacji, gdy państwo organizuje wszystko, absolutnie wszystko, może ono nadmiernie podporządkować sobie obywatela. I nie chodziło tylko o państwa totalitarne, ale też na przykład uważał, że złym wzorem była Szwecja lat 70. Problem, jego zdaniem, leży w zachowaniu równowagi. Widzi niebezpieczeństwa wskazywane przez liberałów, ale nie absolutyzuje wolności jako jedynej wartości w ludzkim życiu, choć uważał ją za jedną z wartości podstawowych. Ale poza nią są i takie wartości, poza wolnością, jak solidarność, godność, sprawiedliwość. Polityka gospodarcza powinna polegać na tym, by zabiegać o szybki rozwój gospodarczy kraju, ale równolegle z tym szybkim rozwojem o rozwiązywanie problemów społecznych, zwłaszcza bezrobocia. Mówił, że im mniejsza przepaść między elitami a resztą społeczeństwa, tym nowocześniejsze państwo. Państwo ma prawo do roli regulacyjnej w gospodarce. Mówił tak, wolny rynek może funkcjonować wtedy, kiedy działa w ramach reguł prawnych. W przeciwnym razie zmienia się w chaos i olbrzymią rolę zaczyna odgrywać po prostu zwykła przemoc. Państwo musi chronić wolną konkurencję. Jeszcze bardzo smaczny cytat dla tych, którzy właśnie mówili, że jest socjalistą w poglądach gospodarczych. Dwa zdania z Lecha Kaczyńskiego. Kapitalizm pasuje do polskiego charakteru narodowego. Polacy lubią mieć los swój i swojej rodziny we własnych rękach, lubią ryzykować. Jest idealny dla Polaków. Jeśli chodzi o własność państwa w gospodarce, to oczywiście uważa, że powinna dominować gospodarka prywatna. Ale państwowa powinna być zachowana w kilku sferach. W energetyce, w górnictwie, w strategicznej infrastrukturze, chociaż niekoniecznie w 100%. I wreszcie przejdę do bardzo istotnej części jego poglądów, mianowicie polityki zagranicznej, miejsca Polski w Europie, miejsca Polski w świecie. Lech Kaczyński był za stałością i ciągłością polityki zagranicznej państwa. Uważał, że ostre zakręty to błąd, gdyż celów w tej polityce nie osiąga się w ciągu roku, lecz przez wiele lat. I dlatego proszę zwrócić uwagę, że na przykład kontynuował politykę ukraińską Aleksandra Kwaśniewskiego, bo uważał, że to była dobra polityka. Postulował jednak większą twardość w polityce zagranicznej, większą twardość w artykułowaniu po prostu interesów narodowych. Uważał, że w polityce zagranicznej trzeba, bo to tak wszyscy robią, licytować Polskę w górę, niezależnie od jej potencjału, licytować w górę. Uważał, że nie jest najważniejsza opinia za granicą, czym się przejmują na przykład obecnie rządzący bardzo, lecz szacunek. Moim zdaniem na przykład obecnie rządzący tych dwóch rzeczy nie rozróżniają. Uważają, że jak jest dobra opinia za granicą, to chyba jest za tym szacunek, a to niekoniecznie idzie w parze ze sobą. Jeśli chodzi o różne kierunki tej polityki zagranicznej, najpierw Stany Zjednoczone. Kaczyński uważał, że stosunki euroatlantyckie, głównie ze Stanami Zjednoczonymi, trzeba zacieśniać, podtrzymywać i nie rezygnować z kontaktów i więzi bilateralnych. Polska, Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone, Polska. Uważał, że trzeba zrobić wiele, by Amerykanie byli w Polsce silniej obecni. Stąd jego jednoznaczne poparcie dla tarczy antyrakietowej i obecności militarnej Amerykanów w Polsce. Nie uważał się za polityka proamerykańskiego, bo nie fascynował się na przykład amerykańską kulturą czy stylem życia. To nie był jego styl. Uważał po prostu, że Stany Zjednoczone to jedyne państwo, które interesuje się tym, by Rosja nie poszerzała swej strefy wpływów i jedyne państwo, które może zapewnić Europie bezpieczeństwo, zanim Europa zmobilizuje się sama. Poza tym, na co też zwracam uwagę, Stany Zjednoczone leżą na tyle daleko, że nie może być mowy o zbyt bezpośredniej zależności. Polska związana ze Stanami Zjednoczonymi jest też mocniejsza w Unii Europejskiej i w NATO. Sojusz ze Stanami Zjednoczonymi wzmacnia naszą pozycję
z jednej strony wobec Niemiec i Francji, z drugiej strony wobec Rosji. Przypominał też, że nie wszystko jest załatwione w tych relacjach wewnątrznatowskich, w relacjach właśnie ze Stanami Zjednoczonymi, bo w maju 1997 roku na konferencji państw zachodnich z Rosją w Paryżu padły nieformalne obietnice, o których wiemy, ale oczywiście nikt ich formalnie nie potwierdzi, że na terenie nowych państw NATO, Polska dwa lata później została przyjęta do NATO, obowiązywać będzie zasada trzy razy nie. No nukes, no troops, no major military installations. Czyli żadnej broni atomowej na terenie tych państw, żadnych silnych oddziałów amerykańskich, żadnych twardych, solidnych militarnych instalacji. Mówił więc, że dopóki tego nie przełamiemy, to Polska będzie w NATO na 3/4, a państwa bałtyckie na 50%. To trzeba przełamać. To nieformalne zobowiązanie wobec Rosji. Drugi kierunek polityki zagranicznej, oczywiście Unia Europejska. Uważam, że powinniśmy i możemy mieć aspiracje do tego, żeby być 6. pod względem znaczenia, ważności krajem w Unii Europejskiej. Uważam oczywiście, że przynależność Polski do Unii Europejskiej to absolutna konieczność. Współczesną racją stanu państwa polskiego jest uczestniczenie w europejskiej grze politycznej i zachowanie możliwie dużej swobody decyzji w naszych własnych sprawach w ramach Unii Europejskiej. Z jednej strony uważam, że projekt integracyjny jest projektem dobrym, nie w każdym szczególe, nie wszystkie traktaty, we wszystkich szczegółach, ale sama idea jest dobra i trzeba się aktywnie włączyć w jej realizację. Z drugiej strony, oczywiście już o tym mówiłem, był zwolennikiem suwerenności. Uważał, że każdy kraj powinien mieć tyle suwerenności, ile to możliwe, do pogodzenia w ramach wspólnoty. Uważał kwestię suwerenności za kluczową. Tylko państwo odpowiednio suwerenne może się bronić przed coraz silniejszą biurokracją brukselską, rozwijającą się niemal samoczynnie i mającą, jak mówił, siłę buldożera. Także tylko takie państwo suwerenne może bronić swoich interesów przed działaniami państw najsilniejszych w Unii Europejskiej, które często wykorzystują hasła integracji do forsowania własnych celów. Oczywiście jego koncepcja Europy to związek państw narodowych, a nie żadna federacja czy quasi-państwo. Unia nie może być superpaństwem zdominowanym przez Niemcy i Francję. Mówił to Lech Kaczyński przed rokiem 2010. Mówił też otwarcie, że jego zdaniem celem Niemiec jest uzyskanie statusu mocarstwa w skali globalnej, wykorzystując również instrumenty polityki europejskiej. Był też za tym, żeby wewnątrz Unii Europejskiej zwiększać wysiłek obronny Europy. Natomiast polityka polska wewnątrz Unii Europejskiej powinna koncentrować się na tworzenie sojuszu regionalnego, zwłaszcza z Grupą Wyszehradzką, ale też, wspominał o tym, należy budować tak zwaną więź skandynawską. Co ciekawe, taka więź powstaje, a Polska się do niej nie przyłączyła. Tak zwany sojusz brytyjsko-nordycki, obejmujący Wielką Brytanię, kraje skandynawskie i kraje bałtyckie. Jednak jeśli chodzi o kierunki polityki zagranicznej, to wydaje mi się najciekawsze to, co mówił i czynił w polityce wschodniej. Lech Kaczyński po prostu zastanawiał się, dla jakich państw Polska mogła być naprawdę ważna. Jest Polska, istnieje Polska, jest państwo polskie. Dla kogo ono ma istotne znaczenie, że w ogóle istnieje? I odpowiadał, że jego zdaniem dla tych, które chcą zabezpieczenia swojej podmiotowości na wschód od Bogu. A wzrost tej podmiotowości jeszcze bardziej umocni podmiotowość Polski. Mocna pozycja Polski na wschodzie to mocniejsza pozycja w Unii Europejskiej, a to z kolei wraz z dobrymi stosunkami ze Stanami Zjednoczonymi, mocniejsza pozycja wobec Moskwy. Mówił, tu jest określenie, którego często używam, bo jest warte zapamiętania, że na wschodzie gromadzimy kapitał naszego znaczenia. Tam gromadzimy kapitał naszego znaczenia. I bardzo mocno też podkreślał, że w naszym interesie leży trwałe rozbicie postsowieckiego układu geopolitycznego. Związku Sowieckiego nie ma, ale układ geopolityczny próbuje się rewitalizować. Uważał oczywiście, że w polityce wschodniej głównym problemem naszego regionu jest Rosja i jej rosnący imperializm. Rosjanie nadal szukają w naszym regionie strefy wpływów i chcą odzyskać wpływy w Polsce. Jedno zdanie cytatu. Rosja powinna przyjąć do wiadomości raz na zawsze,
że skończył się blisko 300-letni okres jej dominacji nad Polską. Polska powinna być hamulcowym tego procesu próby odbudowy Imperium Rosyjskiego. Cała energia polityczna powinna służyć zbudowaniu aliansu krajów naszego regionu. Łączył to z przekonaniem, że Europa Zachodnia nie jest wyczulona na zagrożenie rosyjskie, więc nikt nas w tym zadaniu nie zastąpi. W interesie Polski i krajów regionu jest utrzymanie wspólnoty regionalnej. Widział to jako kierunek strategiczny dla Polski na całe najbliższe dziesięciolecia. Przede wszystkim należy zabiegać o strategiczny sojusz z Ukrainą, ścisłą współpracę z Łotwą i Estonią, specjalne stosunki z Litwą. Na Białorusi oczywiście trzeba zabiegać o obronę praw obywatelskich, w tym szczególnie praw żyjących tam Polaków. Oczywiście Ukraina i Gruzja powinny znaleźć się jak najszybciej w NATO. To były jego działania i poglądy, i działania też realne. Jak wiadomo, podróżował w tamtym kierunku bardzo, bardzo często. Próbował wiązać z Polską na przykład gruzińskie i azerskie elity. Jego zdaniem od końca lat 90. Rosja wraca na drogę imperialną, bo tak wychowana została jej elita. A jak twierdził, Rosja ma genialnych polityków. Krótko mówiąc, te wszystkie jego poglądy na politykę wschodnią no można określić jako taką dopasowaną oczywiście do współczesnych czasów kontynuację polityki jagiellońskiej, czy doktryny Giedroycia-Mieroszewskiego, czy też pewnej tendencji prometejskiej w polskiej polityce wschodniej. Jeśli chodzi o inne kierunki polskiej polityki zagranicznej, to chcę jeszcze wspomnieć o jednym. Otóż Lech Kaczyński dużą wagę przywiązywał do dobrych stosunków z Izraelem, z powodów oczywistych. Po pierwsze, no, wspólnego losu wielosetletniego i tego dramatycznego zakończenia tego wspólnego losu w czasie II wojny światowej, również z powodu tego, co się wydarzyło w 1968 roku. I nie chodzi o filosemityzm, ale o realnie pojmowany polski interes. Mówi o tym otwarcie. Chodzi m.in. o bardzo wpływowe środowiska Żydów amerykańskich. Stosunki z Żydami w diasporze i Izraelczykami powinny być takimi stosunkami, jak stosunki z kuzynami. To jest jego cytat. Stawiał też na partnerstwo strategiczne z Izraelem. Był dumny, że Polska mocnym głosem w Unii Europejskiej mówi o prawie Izraela i Żydów do życia we własnym państwie i w bezpiecznych granicach, co w Europie wcale już takie częste nie jest. I wreszcie, proszę Państwa, ostatni rozdział tych refleksji. Mianowicie polityka historyczna, polityka pamięci. Dla mnie bardzo ważna i dla niego była ważna również. Lech Kaczyński uważał, że bez kompleksów możemy mówić o mocarstwowej pozycji pierwszej Rzeczypospolitej i powinniśmy tak mówić o tym polskim pierwszym państwie. Bo niektórzy historycy temu zaprzeczają albo jakoś weryfikują tę opinię. Robiło na nim duże wrażenie to, że 400 km na wschód od Kijowa jest słup, który wskazuje granicę między rosyjskim a polskim imperium. To rodzi zobowiązanie wobec narodów dziś żyjących na wschód od nas. Uważał, bo spór na ten temat przecież przez całą trzecią RP się toczył, że polityka historyczna uprawiana przez państwo jest potrzebna. Ma przywracać patriotyzm i dumę narodową. Ma przywrócić też świadomość naszego znaczenia historycznego innym narodom Europy. Jeżeli my tego nie będziemy robić, to nikt za nas tego nie zrobi. A Polacy oczywiście mają powody do dumy. Normalny naród chce mieć poczucie historycznej tożsamości. Niekiedy nawet tworzy mit historyczny i nie ma w tym nic złego. W tworzeniu mitu historycznego. Cytat. Element pamięci, bynajmniej nie bezkrytycznej wobec własnego kraju, ale też pełnej momentów pozytywnych, jest kluczowy dla spoistości narodowej. To warunek normalnego funkcjonowania społeczeństw współczesnych państw. Naszą misją było przez wieki stanowić część politycznego Zachodu, a naszym przesłaniem tolerancja, wolność i wierność chrześcijańskim korzeniom Europy. Oczywiście uważał, że w szkole powinno być więcej historii, a nie na odwrót. Państwo mówiliście o tym, co się dzieje teraz w pierwszej części tego spotkania. Zastanawiał się też nad korzeniami nowej polskiej państwowości, tej po 1989 roku. Uważał, że te korzenie trzeba budować na trzech konspiracjach.
tej z czasów II wojny światowej, kiedy walczono po prostu o niepodległość, tej z czasów zaraz po niej, kiedy walczono z komunizmem, głównie żołnierze wyklęci, i tej z okresu od KOR-u i ROPCIO do Solidarności, czyli tej z lat 70. i 80. Tam są korzenie nowego polskiego państwa, nowej niepodległości. Te trzy filary. Wiadomo, że w polityce historycznej Lech Kaczyński ma zasługę, której nikt mu nie odbierze. To jest powstanie, Muzeum Powstania Warszawskiego. Uważał, że spory na ten temat oczywiście się toczą, że możemy być dumni z tego powstania, z tej największej w trakcie II wojny światowej partyzanckiej bitwy. Stawiał tezę, że siła powstańczego mitu zbudowała siłę oporu, która pozwoliła Polakom przejść z podniesionym czołem lata PRL-u. Gdyby nie powstanie warszawskie, być może i ten opór byłby słabszy i to podniesione czoło nie byłoby tak wysoko podniesione. Lech Kaczyński też wspierał, wiem o tym dobrze, bo pracowałem w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2005-2007, wszystkie inne projekty instytucjonalne, które mają ułatwić prowadzenie państwowej polityki historycznej, czyli Muzeum Historii Polski, które no niestety stanęło w martwym punkcie pod obecną władzą z powodu braków finansowych, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, Muzeum Ziem Zachodnich we Wrocławiu zaniechane przez obecną władzę muzeum, które ma przypominać o dorobku polskim po 1945 roku na tak zwanych ziemiach odzyskanych, Muzeum Historii Żydów Polskich oczywiście bardzo też mocno wspierał. W tej polityce historycznej oczywiście jednym z najbardziej takich spektakularnych czynów, działań Lecha Kaczyńskiego już jako prezydenta była polityka odznaczeniowa. Zdążył odznaczyć za zasługi dla polskiej niepodległości, wolności w ciągu tych niecałych 5 lat swojej prezydentury kilkanaście tysięcy osób. I ta polityka objęła wszystkie nurty opozycji i środowisko Marca 68, i działaczy KOR-u, i ROPCIO, i Ruchu Młodej Polski, i SKS-ów, i NZS-u, i Niezależnego Ruchu Ludowego, i podziemnych oficyn wydawniczych. Kazał swoim, polecił swoim urzędnikom szukać po prostu zapomnianych bohaterów naszej wolności i starał się ich odnaleźć i odznaczyć za te zasługi. Równocześnie odebrał trochę orderów nadanych oprawcom z UB, które przyznano im w PRL-u. Tuż przed śmiercią zaproponowałby dzień 1 marca ustanowić świętem państwowym, Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Skierował do Sejmu projekt uchwały w tej sprawie i na szczęście ta uchwała stosunkowo niedawno przeszła i takie święto mamy. I skoro mówię o polityce historycznej i jego wrażliwości na ten temat, no to oczywiste jest, i to już jest puenta mojego wystąpienia, że w Katyniu w 70. rocznicę mordu katyńskiego Lech Kaczyński musiał być. Wbrew wszelkim podpowiadaczom, że może by raczył nie przeszkadzać, bo premier Polski z premierem Rosji zaplanowali wspólne obchody. Może by pojechał na 9 maja do Moskwy na rocznicę zakończenia II wojny światowej. Przy tej wrażliwości na politykę historyczną i znaczenie tej rocznicy było oczywiste, że Lech Kaczyński w Katyniu w tę rocznicę musiał być. Uważał, że kłamstwo katyńskie to kłamstwo założycielskie, wręcz fundament PRL-u. A prawda o Katyniu jest z kolei fundamentem wolnej Rzeczpospolitej. 10 kwietnia miał powiedzieć, cytat z przemówienia, którego nie wygłosił, następujące zdania. Katyń i kłamstwo katyńskie stały się bolesną raną polskiej historii, ale także na długie dziesięciolecia zatruły relacje między Polakami i Rosjanami. Nie da się budować trwałych relacji na kłamstwie. Kłamstwo dzieli ludzi i narody. Przynosi nienawiść i złość. Dlatego potrzeba nam prawdy. Kłamstwo dzieli ludzi i narody. Chyba doszło drugie kłamstwo do tego. Maciej Łopiński, jeszcze w gabinetu Lecha Kaczyńskiego, w czasie swojego przemówienia na pogrzebie Marii i Lecha Kaczyńskich w Krakowie 18 kwietnia 2010 roku ujawnił, jakie były ostatnie poświadczone słowa Lecha Kaczyńskiego za życia w trakcie wykonywania oczywiście swojej oficjalnej pracy prezydenta. Otóż przed dzień śmierci, 9 kwietnia, późnym wieczorem, gdy cyzelował jeszcze swoje przemówienie na następny dzień, powiedział Maciejowi Łopińskiemu:
prawda o Katyniu jest fundamentem Wolnej Rzeczpospolitej, tak jak katyńskie kłamstwo było fundamentem PRL-u. Racje nie są rozłożone równo między wszystkie narody. Racje mają ci, którzy walczą o wolność. Dziękuję. Notabene taki pogląd, tutaj pełną zgodność tego, co wysłuchałem z moimi spostrzeżeniami na temat świętej pamięci byłego prezydenta. A moje pytanie, czy wie pan coś na temat stosunku prezydenta Lecha Kaczyńskiego do rewolucji francuskiej? Czy spotkał się z jakimiś wypowiedziami, czy był to stosunek jednoznacznie negatywny, jednoznacznie pozytywny, czy zniuansowany? Lech Kaczyński żadnej oczywiście dużej książki polityczno-ideowej nie napisał. Ja podkreślałem, że to, co państwu starałem się skreślić, to raczej była synteza wielu rozproszonych wywiadów, wypowiedzi, artykułów, wywiadów rzek, również książek o nim, czy o nim i o jego bracie, gdzie też znaleźć można fragmenty różnych wypowiedzi czy poglądów ideowo-politycznych. Ale przyznam, że jeśli chodzi o taki jakiś jednoznaczną opinię czy stosunek do rewolucji francuskiej jako faktu historycznego i konsekwencji tego faktu historycznego, to się z czymś takim nie zetknąłem. Czy można pytanie? Można. Ja mam regulować, tak? To najpierw pani, potem pani. Kto? Pani. Tam pani jest. Powiedział pan o poglądach, nie wiem, czy słyszeliście. Przepraszam, teraz będzie lepiej. Mówił pan o poglądach gospodarczych, politycznych, społecznych prezydenta. Natomiast ja chciałam zadać pytanie, czy w odniesieniu do kultury, do roli misyjnej, edukacyjnej, kultury, do roli muzeów, Muzeum Narodowego przede wszystkim, tego wszystkiego, co się stało zresztą. Do tego właściwie ostatni kongres kultury przerwany, prawda, stanem wojennym, odbył się dopiero po śmierci prezydenta, a następny był już całkowicie w rękach lewicy, żeby nie powiedzieć lewactwa. Czy są jakieś wypowiedzi prezydenta na ten temat? Myślę, że on też był człowiekiem skromnym i nie był specjalistą od oceny na przykład zjawisk kulturowych, więc takich wypowiedzi raczej nie ma, żeby na przykład, nie wiem, oceniać właśnie dzieło kultury jakieś konkretne. Na pewno był człowiekiem mocno osadzonym po prostu w kulturze polskiej, z którą obcował w takim sensie, że no, czytał polską literaturę, słuchał... Nawet nie być może, bo ja Lecha Kaczyńskiego też spotkałem w Filharmonii czy w Teatrze Wielkim Operze Narodowej i myślę, że przychodził nie tylko dlatego, że był zapraszany jako prezydent, ale że był konsumentem tej wysokiej kultury po prostu. Nie ukrywam, że być może też większą konsumentką była jego małżonka i go ciągnęła ze sobą, ale w takich miejscach go również można było spotkać. Jak był prezydentem miasta stołecznego Warszawy, to miałem okazję z nim rozmawiać na przykład o kulturze w Warszawie. Wtedy byłem członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Moja żona jest taką no, działaczką kultury, można powiedzieć, więc z różnymi pomysłami się też do niego przychodziło. I on na przykład otworzył się na taki pomysł, żeby stworzyć galerię plastyczną prezydencką, czy prezydenta miasta stołecznego Warszawy, tak? To przez jakiś czas funkcjonowało, czyli taką galerię, która w przestrzeni publicznej budynków należących do miasta stołecznego Warszawy prezentuje dobrze zorganizowane wystawy wybitnych polskich twórców, rzeźbiarzy czy malarzy. To się działo przez jakiś czas, przestało się dziać w ostatnich latach. Również państwo pewnie to też śledzili, chociaż to nie jest dziedzina kultury, ale to naprawdę Lech Kaczyński podjął decyzję o budowie Centrum Nauki Kopernik. Chodził wokół tego mój bliski kolega Robert Firmkoper, dziennikarz radiowy, który organizował te wspaniałe w Warszawie doroczne
festiwale nauki, takie dla całych rodzin, prawda, tutaj na, pod Zamkiem Królewskim, tam na terenie nadwiślanym. I chodził z takim marzeniem, żeby zbudować takie eksploratorium, na ogół te instytucje się tak na świecie nazywają, czyli takie centra nauki, gdzie można tą naukę w sposób dotykalny poznawać, taką naukę ścisłą właściwie, w sposób dotykalny poznawać. I właściwie zaczęło się od Lecha Kaczyńskiego. Lech Kaczyński podjął pozytywną decyzję i dopiero po tej pozytywnej decyzji można było pielgrzymować do rządu. Minister nauki się też zgodził, stąd być może zbliżenie pana Kleibera, profesora Kleibera z Lechem Kaczyńskim i do ministra kultury. I w ten sposób powstało Centrum Nauki Kopernik. Pierwsza inspiracja i pierwsza decyzja zapadła w gabinecie Lecha Kaczyńskiego. Także on na takie rzeczy był wrażliwy. To akurat jest dziedzina nauki, nie kultury, no ale tam się też kulturowe imprezy odbywają w Centrum Nauki Kopernik. To teraz ja. Tak. Częstym motywem dyskusji i w tej sali, i gdzie indziej, jest problem polskiego państwa. Państwo, naród. Pytanie jest takie. Jak wypracować program, żeby to państwo było silne? Opisuje się to państwo od strony humanistycznej, jakie ono powinno być, natomiast ja mało słyszę na temat, jak to państwo uczynić silne. Ja patrzę na to od strony inżynierskiej, jestem inżynierem i wiemy, że za silnymi państwami stoi silna gospodarka i za tym silna armia. Jak się patrzy na Imperium Brytyjskie z ich przemysłem, który wyszedł z rewolucji industrialnej, jak się patrzy na siłę Rzeszy, na siłę polityczną państwa amerykańskiego po ostatniej wojnie, które było dominującą siłą gospodarczą na świecie, jak się patrzy nawet na nasze wysiłki II Rzeczypospolitej, gdzie budowano COP, budowano Gdynię, budowano polskie lotnictwo, opisywanie silnego państwa, tak jak ja to słyszę w tej chwili, w kategoriach humanistycznych, według mnie jest daleko niewystarczające. Polskie państwo bez silnego przemysłu, bez silnej nauki, bez dobrej edukacji i bez armii będzie chyba tylko dyskusją. Powtarzam pytanie, jak uczynić polskie państwo silnym? Jak uczynić je takim, żeby ktoś na to państwo był w stanie ułożyć i to państwo kontrolować. Szanowni Państwo, pewnie nie umknęła Państwu taka wypowiedź sprzed miesiąca, chyba miesiąca, Leszka Millera o tym, że przez 20 lat budowaliśmy państwo, teraz czas się skoncentrować na społeczeństwie. Otóż moim zdaniem nic bardziej bzdurnego i mylnego. Myśmy państwa nie zbudowali. Ono jest słabe, jest w rozsypce, nie ma wyraźnych korzeni jednoznacznych, nie odcięło się od tych złych rzeczy, które w procesie transformacji po 1989 roku po prostu zaimplantowały się w nową polską rzeczywistość. Po prostu nawet aksjologii jakiejś jednoznacznej nie mamy, na czym to państwo jest zbudowane. Polska Konstytucja też przecież jednoznacznie o tym nie mówi, że nie mówi o tym, że odwołujemy się do tradycji pierwszej RP, drugiej RP. Brakuje tam wielu rzeczy, więc Lech Kaczyński też na to bardzo mocno zwraca uwagę, że to jest zadanie dopiero przed nami stojące. Musimy dopiero zbudować solidne państwo, silne, poważne. Bardzo często używał tego pojęcia poważne państwo. Podkreślał, że trzeba ludziom tłumaczyć, że bez istnienia poważnego państwa ich osobisty interes jest wręcz naruszany, bo przecież jeżdżąc po świecie z paszportem państwa poważnie traktowanego i niepoważnie traktowanego, nie będziesz tak samo traktowany jak przedstawiciel państwa z paszportem poważnie traktowanego. Ja tu nie chcę wchodzić w sprawę katastrofy smoleńskiej, ale przecież to jest najbardziej wyrazisty i ekstremalny dowód tego, że to państwo jest bardzo słabe, bo po pierwsze ona się zdarzyła, a po drugie w jaki sposób jest wyjaśniana. Tak? I mało tego, to
ta sprawa jest wykorzystywana jeszcze do osłabiania państwa polskiego, bo można je poniżać na arenie międzynarodowej i to poniżanie trwa. Więc Lech Kaczyński na pewno był za tym, żeby zresztą no, obaj bracia Kaczyńscy słynęli z tego i stąd cały też całe takie odium agresji wobec nich wzięło się stąd, że oni byli za radykalnym odcięciem się od PRL-u, za radykalnym rozwiązaniem zaległości post-PRL-owskich, czyli krótko mówiąc za dekomunizacją i lustracją. Przecież przez całe swoje życie jednak ten pogląd głosili, że to należy zrobić. Do końca się nie udało. I przez to, że się nie udało, w dużej mierze to państwo jest zbudowane na dosyć niejasnych albo wręcz zgniłych fundamentach. A co zrobić, żeby zbudować wreszcie takie solidne państwo? No trzeba przede wszystkim dłuższego czasu bycia przy władzy elit politycznych, które tego chcą, które chcą zbudować takie państwo silne, poważne, dobrze zorganizowane i sprawne. Takiej rzeczywistości jednak w dłuższej perspektywie w ostatnich 20 kilku latach nie mieliśmy. Takiej zdeterminowanej elity, która by tego po prostu chciała. Nieco w kontekście aksjologii i pewnej kultury organizacyjnej państwa, to ja chciałbym podziękować za tą pana dzisiejszą prezentację, dlatego że w naszej kulturze politycznej mało jest pozytywów. A pan mówił pozytywnie o postaci historycznej już teraz. Szkoda, że pozytywnie mówionej historycznie. W ogóle dobrze było, gdybyśmy pozytywnie mówili o ludziach, z którymi współpracujemy, bo dzięki temu możemy kreować autorytety. Mało jest autorytetów, bo są zniszczone przez media, przez konflikty, przez pewne nieporozumienia. Dlatego dziękuję za ten pewien pozytyw i pewną głębię spojrzenia, którą pan przedstawił w takiej dłuższej perspektywie. To pewna ocena i teraz dwa pytania. Pan jest politykiem konserwatywnym, bliskim mi w takim sensie i dlatego pytanie, na ile pana własne poglądy rzutują na ocenę poglądów i postępowania Lecha Kaczyńskiego. I to przede wszystkim w kontekście, pan o tym wspomniał, usytuowania w takim nurcie kościoła otwartego, czy też nawet pewnej sympatii i możliwości współpracy najpierw z Unią Demokratyczną, a później z Unią Wolności. Wydawało mi się, że oczywiście to przy takim podsumowaniu to może wiele rzeczy wychodzi, ale ja miałem wrażenie, że Lechowi Kaczyńskiemu blisko jest jednak do tego nurtu lewicowego. I stąd pierwsze pytanie. Skąd się wziął tak ogromny bagaż nienawiści do niego ze strony tamtej części strony politycznej i do takiej nienawiści personalnej? Doskonale pamiętamy wypowiedzi dzisiejszego prezydenta i ministra spraw zagranicznych i premiera, skąd się brała taka potworna nienawiść, skoro na przykład w mojej ocenie, czyli człowieka, który sytuuje się po prawej stronie i który Lecha Kaczyńskiego wybierał nie z głębokiego przekonania, tylko po prostu lepszego rozwiązania nie było. I widziałem, jakby to był mój zarzut, że on jednak idzie w tamtą stronę, w tą stronę no, z pewnej spuścizny Unii Demokratycznej, to byłem zaszokowany, jak tą nienawiścią, oczywiście polityczna, ale przybrana postać nienawiści personalnej. Czyli są dwa pytania o to, na ile pana poglądy rzutują na tą wizję poglądów i postaci Lecha Kaczyńskiego. Pozytywnie rzutują w moim rozumieniu. I skąd ogromny bagaż nienawiści ze strony tamtej strony, nienawiści w sensie personalnym. Dziękuję. Ja rzeczywiście przyznaję, że za życia Lecha Kaczyńskiego, no, tak jak większość z Państwa, czasami słuchając jakichś jego wystąpień, czytając jakiś jego tekst, ale w sposób taki rozproszony, niesystematyczny, no, nie znałem do końca tej pełnowymiarowości jego poglądów. Tak? Dopiero biorąc się za tą lekturę, tak jak Państwu mówiłem o genezie tego, co Państwu przedstawiłem, w taki systematyczny sposób i sięgając praktycznie do wszystkich ważnych tekstów, które by mogły opisać jego poglądy ideowo-polityczne, poznałem tą pełnowymiarowość. W
wcześniej żyłem też w dużej mierze stereotypami. Rzeczywiście myślałem, że on jest po prostu socjalistą, jeśli chodzi o poglądy gospodarcze. Tymczasem znalazłem mi takie cytaty, które Państwu przedstawiłem. Myślałem, że jego na przykład odległość od wartości, które promuje w życiu publicznym Kościół rzymskokatolicki czy od katolickiej nauki społecznej jest większa niż była w istocie. To też Państwu przedstawiłem po lekturze tych wszystkich jednak tekstów ważnych z punktu widzenia opisania jego sylwetki ideowo-politycznej. I po tej lekturze jest mi oczywiście już postacią bliższą. Jest mi postacią bliższą. Natomiast geneza tej niechęci, ja muszę Państwu opowiedzieć jedno zdarzenie, którego byłem świadkiem, bo moim zdaniem to jest jedno ze zdarzeń, które jest genezą tej niechęci, czy wręcz nienawiści, o której Pan wspominał. Otóż ja jako młody człowiek, mieszkając w Gdańsku jeszcze, pracowałem w Komisji Krajowej Solidarności w roku 89, no w tym czasie przełomowym, jako zwykły pracownik jednego z działów tam Komisji Krajowej Solidarności. I miałem możliwość jako pracownik wchodzenia na posiedzenia Komisji Krajowej, nawet takie bardziej zamknięte posiedzenia Komisji Krajowej. I uczestniczyłem między innymi w tej Komisji Krajowej po wyborach czerwcowych, w których zastanawiano się co dalej w związku z wynikiem wyborczym i w której, jak Państwo pamiętacie, zarysowały się te dwie takie koncepcje. Jedna koncepcja sojusz czy współpraca z reformatorskim skrzydłem PZPR-u. To była koncepcja oczywiście Bronisława Geremka i Jacka Kuronia. I druga koncepcja, którą już wówczas lansował jeszcze stosunkowo mało znany polityk Jarosław Kaczyński, ale blisko już wówczas współpracujący z Lechem Wałęsą. Koncepcja zrobienia takiego sprytnego ruchu, że zawieramy sojusz ze Stronnictwem Demokratycznym i ZSL-em. I byłem na tym posiedzeniu i widziałem to zaskoczenie i ten gniew, który wówczas wybuchł po stronie tych gości z Warszawy, którzy zobaczyli, że im się coś wymyka z rąk i wiedzieli, kto jest tego autorem, że autorem tego podpowiedział to i przekonał Lecha Wałęsę do tego jest jeszcze wówczas słabo znany w powszechnej opinii publicznej i już znany tym politykom warszawskim, ale w powszechnej opinii publicznej jest słabo jeszcze znany Jarosław Kaczyński. I to jest moim zdaniem jedna z genezy tej niechęci wręcz personalnej. Tak? No Jarosław Kaczyński był związany z Lechem Kaczyńskim, Lech Kaczyński z Jarosławem Kaczyńskim. Oczywiście są niuanse w tych ocenach. Ja czytam książkę Aleksandra Hala, Moja prywatna historia III RP, tak, z takiego prywatnego, subiektywnego punktu widzenia i byłem na promocji tej książki, więc tak jak wielu zresztą polityków, zwłaszcza już po tragedii smoleńskiej, próbuje tak tych polityków niechętnych obu braciom Kaczyńskim tak trochę jednak to dzielić, że generalnie nasza niechęć się skupia na Jarosławie, Lech był trochę lepszy, łatwiej się z nim było dogadywać, taki bliższy, sympatyczniejszy i tak dalej, ale w trakcie właściwie ich wspólnej kariery politycznej to rozdzielenie nie występowało tak wyraźnie. Moim zdaniem ta niechęć była do obu tych polityków prawie tak samo mocna. Jaka jest geneza, trudno mi odczytywać. Może to też była, to już wchodzę w czyste hipotezy, co do których nie mam pewności. Może to była kwestia zdrady Żoliborza, tak? Tego lewicowo takiego Żoliborza Korowskiego. Tak. Zdrada być może też tradycji korowskiej, bo przecież Jarosław Kaczyński był wybitnym działaczem też, znaczy nie wybitnym, no ale był działaczem KOR-u. I o tym też się pamiętało, więc może to też trochę taki jest, że jak się kiedyś coś razem robiło, a potem drogi się rozeszły, to ta nienawiść czy niechęć jest silniejsza niż wobec tych, którzy zawsze byli gdzieś oponentami, tak? Poza tym te postulaty, które obaj jednak bracia stawiali od początku lat 90. przyspieszenie, dekomunizacja, lustracja, no to były płachty nabycha tych lewicowych części elity solidarnościowej, która sobie tego nie życzyła i która chciała takiej transformacji w sojuszu z elitami postkomunistycznymi. Moim zdaniem stąd te niechęci. Z tego co wiem, Lech Kaczyński czasami był zaskoczony, może nawet troszkę naiwny, jeśli chodzi o
o stosunek właśnie tych elit, powiedzmy najogólniej, trochę upraszczając, tej lewicy solidarnościowej wobec niego samego, tak? On był bardzo często tym zaskoczony, tym poziomem agresji. Często mu się wydawało, że to jest tylko taka gra, tłumaczył tych ludzi, mówił, że to są w gruncie rzeczy sympatyczni ludzie, jak się spotkamy przecież tak prywatnie, na winku, to zupełnie się normalnie jak za dawnych lat z nimi rozmawia. Również wobec tych gdańskich polityków nie do końca, znaczy wiem, że na przykład w stosunku do Donalda Tuska miał właśnie do końca taki stosunek, że nie do końca wierzył, że ta niechęć ze strony Donalda Tuska do niego jest aż tak mocna. Mówił, że pewnie to jest też jakaś tylko gra. Donald jest dawnym Donaldem, można z nim przecież porozmawiać. Zdarzały im się przecież takie rozmowy, jemu jako prezydentowi, a Donaldowi Tuskowi jako premierowi. I potem niezwykłe zaskoczenie, że po tych sympatycznych rozmowach pół dnia później, czy dzień później, nagle jakiś taki bezpardonowy atak. On był tym naprawdę bardzo zaskoczony, z tego co jego najbliżsi współpracownicy mówią. Nie wiem, o czym to świadczy, trochę być może o naiwności, ale trochę też być może o szlachetności natury ludzkiej. I teraz może ja. Dziękując panu za prezentację dokonań pana Lecha Kaczyńskiego, chciałem pana zapytać o politykę wschodnią dotyczącą Ukrainy. Część środowisk kresowych miało za złe panu prezydentowi, że słabo upominał się o prawdę historyczną dotyczącą rzezi ludności polskiej dokonanej przez nacjonalistów ukraińskich. Chciałem się pana zapytać, czym się kierował pan prezydent Kaczyński, stosując właśnie taką politykę wobec Ukrainy. Wydaje mi się, że ona była mało skuteczna. No, przykładem tego jest chociażby uczynienie z bandery bohatera narodowego i słabe bronienie pamięci historycznej. Dziękuję. Ja myślę, że Lech Kaczyński w tej sprawie, tak jak sądzę, to jest moja osobista opinia, jak każdy polityk polski, który stara się prawidłowo i właściwie odczytać polską rację stanu, po prostu te dwie rzeczy rozróżnia. Pierwszą i najważniejszą rzeczą jest utrwalenie podmiotowości, państwowości ukraińskiej, żeby ona po prostu przetrwała jako niepodległe, duże państwo i w dodatku dryfowała ku zachodowi i odrywała się coraz bardziej od tej niezależności wobec Rosji, czyli ten złamanie tego postsowieckiego układu geopolitycznego. I to było głównym przedmiotem jego troski. Co ciekawe, zresztą Aleksander Kwaśniewski coś podobnego też realizował, tak? I Lech Kaczyński mówił otwarcie, że to kontynuuje. A drugą sprawą są te, zresztą tak samo w stosunkach z Białorusią czy z Litwą. Drugą sprawą, o której oczywiście nie należy zapominać, dopominać się o prawdę, zwracać uwagę na naszą wrażliwość w tej sprawie, są to relacje trudne polsko-ukraińskie związane ze zbrodniami, z Wołyniem, z cmentarzem Orląt Rzutowskich, z UPA, z Banderą i tak dalej, i tak dalej. Tylko że on po prostu uważa i moim zdaniem miał rację, że ta sprawa trudnych relacji polsko-ukraińskich, ta sprawa ta duża sprawa dobrych relacji państwowych i utrwalania niepodległości, podmiotowości Ukrainy i pomagania jej w dryfowaniu ku zachodowi nie powinna być zakładnikiem tej sprawy trudnych relacji narodowych czy nacjonalistycznych polsko-ukraińskich. To jest jakby sprawa, nad którą też trzeba pracować. Zawsze ten ostatni cytat, który państwu przedstawiłem dotyczący relacji z Rosją, ale to na pewno dotyczyło też jego poglądów na temat relacji z Ukrainą czy z Litwą. Trzeba zawsze zabiegać o prawdę, bo bez prawdy oczywiście nie ma ułożenia normalnych stosunków, a ta prawda jest brutalna. Ukraińcom trzeba przypominać o zbrodniach, trzeba przypominać o tym, jak my Polacy odczytujemy tradycję UPA, pamiętając, że oni próbują z kolei tę tradycję mniej więcej tak opisywać, jak my opisujemy tradycję AK, ale no trudno, oni tak robią, ale my mamy prawo przypominać, że różnica polega na tym, że AK nie było
nie było bandą zbrodniarzy, a oni byli bandą zbrodniarzy, tak? Ale nie słychać było tego przypominania. Ja przynajmniej nie słyszałem. Właśnie dlatego. Myślę, że w rozmowach, ale oczywiście no nie udowodnię tego panu, ale że w rozmowach z politykami ukraińskimi, które nie były do komunikowania opinii publicznej, że pewnie takie rozmowy się odbywały. Pewnie takie rozmowy się odbywały, a nie były komunikowane opinii publicznej, no bo wiadomo, kto na eskalowaniu takich konfliktów korzysta. Polsko-ukraiński. Jeżeli można, chciałabym się dowiedzieć, jakie jest pana stanowisko dotyczące tego, co za chwilę powiem, jakie jest moje zdanie. Mianowicie, jak pan widzi sprawę przykrywania osoby prezydenta, przykrywania w formie agresywnej na początku, a teraz zastępowania. Co, jak to rozumiem? Jak pan na pewno wie, na początku, no biorąc jako przykład Muzeum Powstania Warszawskiego, zaczęło się od tego, bo trzeba było coś zrobić z tym. W związku z tym zaczęły być problemy związane z działką, czy muzeum ma prawo stać na tej działce, czy nie ma. To samo z Kopernikiem, w pewnym momencie okazało się, że ten Kopernik, Centrum Kopernik, to jest właściwie zasługa tej władzy i to jest powtarzane, powijane, wbijane do głowy i z wieloma rzeczami, które były za czasów prezydenta Lecha Kaczyńskiego, które on inicjował, potem było przejmowane, czy w formie agresywnej, czy zapominania o tym. Tak samo jak Dzień Żołnierzy Wyklętych. Jest oficjalnie mówione, że to jest zasługa tego rządu. Przechodząc już do drobnych zupełnie spraw, dobrze mi się zrobiło, jak zobaczyłam w telewizji, jak pani, aktualna pani prezydentowa właśnie dostała tulipana z nazwą swojego imienia. Wyeksponowali to w pewnym momencie w telewizji. To też jest jakaś drobiazg niby, ale to jest też przykrywanie, a ludzie bardzo łatwo to przyjmują. Czy ja pesymistycznie to widzę, czy podobnie pan to widzi? No myślę, że większość z nas ma podobną opinię na ten temat. Od roku 2005, czyli od tego zaskakującego mimo wszystko elity polityczne, czy może większość elit politycznych, tych lewicowo-liberalnych i elity medialne w wyniku wyborczego, bo nie ci mieli być pierwsi, którzy byli pierwsi, tak? I nie ten miał być prezydent, który stał się prezydentem. No główna siła polityczna, która właśnie te podwójne wybory przegrała, uruchomiła ten mechanizm, który przyniósł jakieś efekty dla nich pozytywne, znaczy okazał się niestety skuteczny, czyli pozyskiwanie poparcia społecznego poprzez zohydzanie i karykaturyzowanie głównego przeciwnika, ich przeciwnika politycznego, czyli Prawa i Sprawiedliwości, prezydenta Lecha Kaczyńskiego, żeby się od tego odbijać, tak? Żeby się od tego odbijać i pokazywać, że tylko my możemy zagwarantować, że ci ludzie już więcej rządzić nie będą, albo że w ogóle ich od władzy odsuniemy. Przecież ja nie wierzę w to, żeby zasadnicza część liderów Platformy Obywatelskiej, zwłaszcza tych z dużym stażem politycznym, żeby naprawdę wierzyła w to, że obaj bracia Kaczyńscy to takie potwory, jak oni to opisywali. Tak? A średni szczebel w to uwierzył. Tłumy to uwierzyły, tak? Lemingi, nie wiem, możemy ich różnie opisywać, w to uwierzyły, ale oni wiedzieli, mimo wszystko wiedzieli, że to są prawdziwi polscy patrioci, że to są ludzie mimo wszystko szlachetni, bezinteresowni, w przeciwieństwie być może do wielu polityków z przeciwnego obozu, a mimo wszystko tak zohydzani. To była po prostu metoda polityczna, ona w pewnym sensie trwa nadal. Przejmowanie także, nie tylko zachwycanie, ale przejmowanie. Czy można coś ku pokrzepieniu serc? Miałem przyjemność realizować film o pobycie syna byłego wiceprezydenta Warszawy, zastępcy prezydenta Starzyńskiego, Juliana Kulskiego. Też o imieniu Julian Kulski Ojdajsko. I on siedział sobie
w gabinecie Paderewskiego w hotelu europejskim i mówił pięknie o tym, że cała masa Amerykanów polskiego pochodzenia, głównie byłych powstańców, on też brał udział w powstaniu, no po prostu otworzyło im się niebo, jak się dowiedzieli, że jest wreszcie Muzeum Powstania Warszawskiego. I tak pięknie mówił o starych tradycjach, że nawet jego pradziadek, tylko nie pamiętam, czy po mieczu, czy po kądzieli, który był, okazuje się, naczelnym rabinem polskim w czasach powstania styczniowego, też na pewno w niebie się radował. I tylko gorzka refleksja, dlaczego potem Polonia amerykańska, dobrze, ale Polonia brytyjska jednak fatalnie zagłosowała w tych wyborach prezydenckich. Ta nowa Polonia. A, bo to może nowa. I drugie takie ku pokrzepieniu serca, otóż polski Białorusin, profesor Włodzimierz Pawluczuk, religioznawca, etnograf, kiedyś opowiadał mi, że jak wędrował tam na wschodzie, w pobliżu dawnej granicy Rzeczypospolitej, to mówił, że w niektórych wsiach, jeszcze na tych, którzy mieszkają po zachodniej stronie Dniepru, mówią pajaki. Jeśli można, ja dzisiaj tak sobie pomyślałem, że może wyjątkowo dzisiejszego wieczoru nie warto by się zajmować antagonistami Lecha Kaczyńskiego, dlatego że uciekną nam te myśli przewodnie, to znaczy należy się nimi zawsze zajmować, od rana i do nocy, analizować, rozpracowywać, ale może dzisiaj nie. Ja to wysłuchałem tak, jakby był to testament Lecha Kaczyńskiego. Ale wyjątkowo bardzo możliwe, że na tym poziomie władzy prezydenci tworzą w ogóle takie dokumenty. My go, bardzo możliwe, że tak jest i że jakiś jest gdzieś to w depozycie. Ale ja to odebrałem tak jak testament Lecha Kaczyńskiego. I powinniśmy to, że tak powiem, wysłuchać każdy w swoim, w jakiejś działce, w swoim fragmencie, we własnych możliwościach starać się to naśladować. Muszę panu powiedzieć, że pana intuicja jest zbieżna z moją intuicją, dlatego że streszczenie, nie tak obszerne, jak państwu przedstawiałem, ale streszczenie tego, co państwu zaprezentowałem, opublikowane w miesięczniku, czy w kwartalniku Nowe Państwo, miesięczniku Nowe Państwo, tak zatytułowałem, Testament Polityczny Lecha Kaczyńskiego. Zapomniałem, bo jeszcze dam sobie radę bez mikrofonu. Był kiedyś taki dodatek, że do Rzeczpospolitej, nie pamiętam, czy było to w rocznicę wybuchu powstania, czy w rocznicę wybuchu II wojny światowej, gdzie w tym dodatku do Rzeczpospolitej dziennikarz, dziennikarka pytała Lecha Kaczyńskiego o rolę prezydenta Stefana Starzyńskiego. I pamiętam tytuł tego dodatku: Nie będę pękał, czy nie pękałby. No, tak to wyszło. Jak obserwowałem politykę Lecha Kaczyńskiego i w tej chwili obserwuję Wiktora Orbana, widzę wiele podobieństw w stylu politycznego myślenia. Myślę, że można bardzo żałować, że ich kadencje nie zetknęły się w jednym czasie, ponieważ jedyny kierunek naszej polityki zagranicznej to jest wschód-zachód. Moskwa, Warszawa, Berlin, Paryż. Natomiast sądzę, że wtedy byłaby możliwość uruchomienia jakby drugiego kierunku, też dla nas bardzo naturalnego z punktu widzenia geopolityki, mianowicie północ-południe, właśnie Węgry i to, co pan mówił na temat możliwości tego regionalnego układu z państwami skandynawskimi. Myślę, że to byłoby dla Polski bardzo ważne. Ale teraz pytanie. W czym pan widzi różnicę, w czym podobieństwa między tymi politykami? Między Orbanem i Kaczyńskim. No trochę to jest oczywiście różnica pokoleniowa. Orban jest raczej politykiem z pokolenia, rówieśnym
rówieśnym bardziej Donaldowi Tuskowi. Jest trochę młodszy od Lecha Kaczyńskiego. I ewoluował od poglądów takich liberalnych, trochę podobnych do liberałów gdańskich. Orban miał podobne poglądy jak nasi liberałowie gdańscy na początku, na przełomie lat 80. i 90. ku poglądom konserwatywno-narodowym i zbudował właśnie taki konserwatywno-narodowy wielki obóz na Węgrzech. I zrobił to skutecznie. Trudno tu o jakieś daleko idące porównania czy szukanie podobieństw. No, sytuacja inna tych dwóch krajów, trochę historia wewnętrzna inna, ale zgadzam się z panem, że gdyby władza w ręku Lecha Kaczyńskiego jako prezydenta była nadal, gdyby na przykład reelektował się w roku 2010 i był nadal prezydentem, to na pewno ten, zwłaszcza w świetle tego, co się dzieje w Unii Europejskiej, w związku z kryzysem finansowym, paktami fiskalnymi, tym duumviratem francusko-niemieckim, to Lech Kaczyński starałby się budować równowagę dla tego dyktatu francusko-niemieckiego w krajach będących już w Unii Europejskiej, w krajach Europy Środkowej. Ja sobie nawet policzyłem, jaka jest liczba głosów w Radzie Unii Europejskiej Francji i Niemiec versus Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Słowenia, a niedługo dojdzie do tego Chorwacja i mamy równowagę. Oczywiście pewne różnice są, jeśli chodzi o interesy narodowe między tymi wszystkimi krajami, które przed chwilą wymieniłem, ale wydaje mi się, że na poziomie 60, może 70, nawet 5% interesów można by było różne rzeczy dogadywać i szukać takiej równowagi. Plus ta oś skandynawska, którą już zawiązali Brytyjczycy ze Skandynawami i krajami bałtyckimi, której w ogóle polski rząd nie zauważył w czasie jednej z debat nad polityką zagraniczną obecną w Polsce, w polskim Sejmie. Ja zadawałem to pytanie Sikorskiemu. Bardzo enigmatycznie na ten temat odpowiedział, tak jakby był w ogóle zaskoczony, że coś takiego w ogóle powstało i nie ma jakiejś próby również dołączenia do takiego sojuszu wewnątrz Unii Europejskiej. Sojuszu właśnie tego nordycko-skandynawskiego, a z powodu, nie wiem, jakichś wspólnych choćby interesów bałtyckich albo pewnego realizmu w postrzeganiu Rosji przez Skandynawów i Wielkiej i Brytyjczyków w porównaniu z Francuzami i Niemcami, moim i też większego realizmu narodów bałtyckich w tej sprawie, moim zdaniem, my w tym sojuszu również powinniśmy być. I pewnie on by taką politykę też robił. Dziękuję bardzo. Ja tylko mogę podziękować. Dzięki.